dobry. Kolejny odcinek programu Jak to ugryźć. Oczywiście z nami szef kuchni Maciej Jeleń. Cześć. Cześć. I ty, Maciej. Fionka. Tak, i ja Fionka. Dla Państwa raczej znana jako Sylwia. Jesteśmy oczywiście w Akademii Kulinarnej Klimatex, jak zawsze. Mamy tutaj przyjemność gościć. I piękny baner za nami. Tak. Tym razem. Ustawiliśmy. I co my dzisiaj tutaj zgotujemy? Sylwia, zaskoczę Cię. Zrobię Twoje ulubione danie. To danie. Czekaj, jest łosoś, tak. Moje ulubione danie, są glony. Podpowiedź, to danie wędruje za mną przez każdy lokal. To jest tak, wiesz już co? Wiem. Co będzie? To na te. Tak, to będzie tatar z łososia. Tatar z łososia będzie troszeczkę inny, no bo tatar z łososia kojarzymy zawsze tam z cebulą, dużo oleju. Tak. Dużo jakiegoś kiszonego ogórka bądź konserwowego. Albo kapary czasami. Jakieś kapary, kawałek smutnej cytrynki gdzieś się na talerzu przewija. To też jest okej. To już słuchaliśmy. To też jest okej, ale my postaramy się zrobić może bardziej wykwintny. Bardziej kolorowy nawet. Bardziej kolorowy. Mamy jeszcze lato. No nawet. Mamy jeszcze chwilę lata. Niech to będzie taka letnia wariacja na temat tatara z łososia. Więc to będzie tatar. Wesoły tatar. Tak, z sałatką z glonów wakame. Do tego troszeczkę rokitnika, czerwonej porzeczki. Mamy swoje pikle i zrobimy coś specjalnego. To będzie kawior limonkowy. To będzie taka lemoniadowy kawior. No proszę. Zrobimy... A jeszcze chyba jakieś mango tutaj, co? Pół, mamy mango, ale to już mango nie będziemy przetwarzać. To będzie już tylko element naszej dekoracji. Tu mamy perełkę z tapioki. Tapioka to jest mąka z manioku. Maniok to jest taki... Mi się z tym taki kojarzy... Pseudoziemniak. Stejrowskim mi się kojarzy. Maniok. No on tak, często po tych krajach afrykańskich bądź latynoamerykańskich wędruje i wszędzie to jest. Tu mamy takie piękne ręki. Możesz. Niekoniecznie musisz jeść. My to musimy ugotować. Mamy tutaj zagotowaną wodę. Nie solimy, nie cukrzymy, niczym nie przyprawiamy. Wsypujemy sobie tą surową tapiokę. Ona jest tak ogólnie dostępna w sklepach? Ona jest dostępna, ja myślę, że tutaj w naszym mieście to przynajmniej jest w kilku marketach. To nie jest droga rzecz, bo ja myślę, że około 100 gram kosztuje około, nie wiem, 4 zł. No to faktycznie. Może nawet 3, także drogie to A nie jest. To jest coś innego. To jest coś innego. Tu mówię o tej smutnej cytrynce. No to było w podcaście o tym. No bo jakby odchodzimy też od tego, że ząbek cytryny stawiamy bądź kładziemy sobie na talerzu i on po prostu jest. Tylko z tej cytryny, czyli z wyciśniętego soku z cytryny chcemy zrobić coś, co będzie integralną częścią naszego dania. Więc tutaj zrobimy taki, tu mamy wyciśnięty z cytryny sok i to sobie namoczymy sobie. Z cytryny czy z limon? Czy obojętnie? Nie ma większej różnicy. Okay. Możemy zrobić z jakiegokolwiek... No bo mówiłeś, że limonkowy, a tutaj... Możemy sobie nawet zrobić z juzu. To jest taka limonka, cytryna, azjatycka juzu. To jak chodzisz na sushi albo do jakichś azjatyckich restauracji, to na pewno owoc juzu gdzieś tam się przemykał. Chociażby w deserach. Możliwe. Okej. Okay. I ile gotujemy? Gotujemy, co ważne, jak wzięliśmy, te perełeczki są białe. Gotujemy do momentu, kiedy staną się przeźroczyste. No jak taki kawior, taka ikra, nie? Wyglądają. Dokładnie tak. Wtedy przecedzamy przez sitko, hartujemy, czyli przelewamy zimną wodą, żeby przerwać... Tutaj można. Tak, żeby... To nie makaron. Tak. Hartujemy, żeby przerwać proces gotowania i mamy koniec. Wlewamy troszeczkę... Wygląda to później tak fajnie. O. Dokładnie tak. Nasza tapioka ugotowana. Wygląda to tak. Jest przeźroczysta? Jest. A do czego na przykład używasz jeszcze taką tapioczkę? Tapioka ma to do siebie, że ona jest bez smaku, bez żadnego zapachu, ona pięknie te wszystkie aromaty wchłania. No często w jakichś deserach, na przykład w cateringach, nie? Często w deserach, często w jakichś puddingach, na przykład z chia, tak. Zamaczałem to chociażby w takiej pulpie mango. Albo w kokosowym mleczku. Dokładnie tak. W cateringach często na przykład są święta, czyli jakiś śledzik. I to zamaczają w soku z kiszonych buraków. No to widzisz, jest taki piękny, kolorowy. Także uważam, że mega fajna, przydatna rzecz. Myślę, że w wielu restauracjach to jest. To nie jest nowość, bo to już w restauracjach w naszym kraju parę lat jest. Przez kilka lat możemy to zobaczyć. Mamy ugotowane, jak widzimy, jest przeźroczyste. No i co, musimy nadać temu kolor, jakikolwiek smak.
smak przede wszystkim. Kolor zawsze będzie na drugim miejscu. Ja to wiesz od razu po babsku, nie, że kolor. Jeżeli bym robił deser, no to zależałoby mi, żeby to mocno też wysłodzić, żeby był taki jednak słodki element. Ale my tutaj, to jest nasz dodatek do dania wytrawnego. Mogę dać oczywiście miód, co też uczynię. Ale tego miodu dam troszeczkę, żeby bardziej przełamać ten... Obojętnie jaki miód. Kwas. No najlepiej taki, wiecie, nie ze sklepu. Ale nie, tylko chodzi mi, wiesz, z czego? Myślę, że mocno taki zdecydowany, czyli gryczany, spadziowy, aha, może nie do końca. Tu bym szedł w stronę jakiejś akacji, w stronę dobrego wielokwiatu, może lipowy. To był miodzik. To był miodzik. Okej. Okay. Mamy przygotowane wszystko. Najważniejsze, trzeba posiekać rybę. Oczywiście można zmielić, bo tak pewnie wszędzie się podaje. Ale po co? Ja wolę tatar z łososia przesiekać. Teraz tak, co daje mielenie? Mielenie spowoduje to, jeżeli będziemy to mielić na maszynce do mielenia, to ta ryba będzie się ogrzewała. To tarcie tą spiralą spowoduje, że ta ryba, bądź też mięso, to będzie się wszystko nagrzewać i to nie będzie tak pyszne, jakbyśmy to posiekali dobrze naostrzonym nożem. Ja też nie lubię takiej papki. Ja nie lubię takiej struktury ryby w tatarze. Ja lubię jednak, jak te kawałki ryby są widoczne. Nawet często w azjatyckich restauracjach, nawet w Japonii, często podaje się tatar chociażby z tuńczyka. Jest pokrojony po prostu w piękną, grubą kostkę. Jest pięknie zamarynowany w sosie sojowym, bądź w sosie teriyaki. I... Ja gdzieś u nas też się spotkałam, nie pamiętam gdzie, ale właśnie, że taka kosteczka była. Piękna sprawa, więc możemy sobie to delikatnie siekać. My też go nie będziemy tutaj zbyt mocno przyprawiać. Nie użyjemy tutaj soli. Bo tak jak zauważyłaś, jesteśmy w lekko takim orientalnym klimacie i w tym orientalnym klimacie pozostańmy, więc doprawimy to sosem sojowym. No to faktycznie orientalnie, a ja bardzo lubię sos sojowy, więc podoba mi się ten pomysł. Też, to sos sojowy dostępny, podejrzewam, już wszędzie. Okej. Okay. Damy troszeczkę. Taka łyżka wyszła, tak? Tak, łyżka stołowa, w zależności od tego, jak bardzo intensywny smak lubimy. I potrzebujemy troszeczkę tłuszczu, żeby związać to mięso. Moglibyśmy użyć zwykłego oleju słonecznikowego, dobrej jakości i to też będzie ok. Ale chcemy nadać mu troszeczkę taki lepszy aromat. Jesteśmy cały czas w Azji, no to nic nie zda egzaminu tak jak olej sezamowy. Olej sezamowy musimy uważać, że jest mocno zdecydowany w smaku, bardzo intensywny, więc tego oleju zbyt wiele nie dajemy. Nie wygniatam tego mięsa, nie prasuję, nie rzucam o miskę. Ja po prostu jedyne, co muszę zrobić, to delikatnie wymieszać. I tak naprawdę pieprz też dodaliśmy. Tatar mam gotowy. Oczywiście daliśmy troszeczkę pieprzu. Nie mielibyśmy pieprzu, jakbyśmy chcieli, dajemy troszeczkę świeżo poprawionej papryczki chili, ale papryczkę chili mamy użytą w naszej sałatce z glonu wakame. I sezam tam widzę też chyba, tak? Dokładnie tak. To nic innego jak kupiłem suszone glony wakame, ugotowałem w wodzie z cukrem, przyprawiłem octem ryżowym, olejem sezamowym, sprażonym białym sezamem, dałem troszeczkę chili, dałem troszeczkę cukru, dałem troszeczkę miodu. To wszystko. Ja uwielbiam te twoje glony. Widziałem, jak podjadałaś przed zakończeniem odcinka, także dobrze, to się nie nagrało. Wierzę. Okej. Okay. Mamy wszystko, więc powolutku możemy sobie składać nasze danie. Tu mamy nic innego jak pulpę z mango niedosładzaną. Możemy kupić świeży owoc mango, zmiksować i jest okej. Okay.
możemy kupić sobie już, myślę, że w większości marketów jest gotowa pulpa taka. Mango w puszce. Ty więc... to wiesz, co ja lubię po prostu. Wiem. Wiem, że ty wiesz. Wiem. Tak dekoracyjnie widzę. Tak, no i zależy mi też, że bez żadnych kwiatków, bez specjalnych dekoracji, bez żadnych zieleninek, bez żadnej natki pietruszki, bez szczypiorku, bez dziwnych rzeczy zrobimy danie, które będzie wyglądało zjawiskowo. Mamy tu sałatkę z lądowakami. Zostaw mi to. Zostawię. To wakamy możemy sobie, można powiedzieć, rozrzucić prawie byle jak. Mhm. Ale i tak jest artystycznie. Jest dobrze. Artystycznie, a to dopiero początek. O, formujemy sobie tatar z łososia. Większość nie widziała, jak to się robi, ale często, w restauracjach też to widać. To jest sposób nakładania kennel, potocznie zwany knelką, chmurką. Jakby odchodzimy z tych takich metalowych ausztacherów, z tego przeprasowanego tatara, kiedy był zawsze. To jest taki pierożek nam się zrobi. Dokładnie tak. Okay. Mamy naszą cytrynkę. Nie w kawałku, tylko w postaci pięknego, błyszczącego, lśniącego kawioru. Mamy owoce. Oczywiście sezon na czerwoną porzeczkę już minął, ale ja mam zamrożoną i odmrożoną czerwoną porzeczkę. Zawsze można gdzieś, kupić też, nie? Zawsze tak gdzieś nie przy sobie. Mieć swojej tam z ogródka, jeżeli nie mamy możliwości. Jasna sprawa. Ja też uważam, że bardzo fajnie wspierać się owocami, które zostały zamrożone i zebrane w sezon, bo też mamy pewność, co jemy. A uwierzcie mi i wiem, że dobrze wiesz, że taka malina kupiona w markecie w styczniu, to maliną nie smakuje. No nie. Jak pomidor też. Tak, troszeczkę rokitnika i zobacz te wszystkie... A rokitnik skąd wziąłeś? Rokitnik to samo, zerwany rokitnik to tak... W ogóle ciekawostka taka, że rokitnik jest odmianą oliwki. To jest jakby z rodziny oliwkowych. Witaminy C ma, nie? Witaminy C ma mnóstwo, a podobno 15... często rośnie tam na przykład na wydmach, nie? Tak, on generalnie rośnie na wydmach, w środowisku, gdzie jest mnóstwo piachu. Rokitnik to jest też takim drzewkiem, który jest odporny na mrozy, na wiatry, czyli to, co w Kołbrzegu u nas towarzyszy. No ale każdy może sobie pójść troszkę, bardzo na własne potrzeby. Tak jest, ja sobie zrywam, nie miałem tego dużo. I piklowana cebulka. Też często na jakichś moich warsztatach z kuchni Zero Waste pokazuję, że można robić domowej roboty pikle, jak mamy, nie wiem, zostały mi w lodówce 3 cebule, nie wiem, co z tym zrobić. Szybko ocet, cukier, liść, ziele i mam pięknie spiklowaną. Nie ma tu więcej dekoracji, nie ma żadnych listków. Ale jak pięknie. Nie ma tu kwiatków. Zjadłabyś takiego tatara? No kurczę, no zaraz go zjemy. Tak myślałem, to jest specjalnie dla ciebie. Dziękuję. Proszę bardzo. Mój ulubiony. Tęskniłaś? Bardzo. Bardzo proszę. Normalnie spełniasz moje marzenia, widzisz. Taki miałem zamiar. No dobrze, czyli mamy tutaj składniki, nie za dużo, ogólnie dostępne. Bardzo ogólnie dostępne. Łosoś, siekamy własnoręcznie, nie mielimy. Nie mielimy, możemy przyprawić solą, ale tutaj nie przyprawialiśmy, bo daliśmy odrobinę sosu sojowego. Daliśmy olej sezamowy. Tak. Odrobinę pieprzu, moglibyśmy wkroić tutaj chili. Mamy sałatkę z loną wakame. Mamy tapiokę, która nam zastępuje smutną cytrynę. Dokładnie tak. Mamy owoce, kwaśne owoce. Mhm. Moglibyśmy tu nawet dać kawałek rabarbaru, kawałek agrestu. No. Też by to pięknie zadziałało. Myślę, że każdy kwaśny owoc super znajdzie się z rybą i z naszą tatarową przystawką.
To cóż, zapraszamy smacznego. Państwa do skorzystania tutaj z naszego przepisu. Myślę, że będziecie zadowoleni. Także kosztujcie na razie oczami, a później sami sobie przyrządźcie i możecie wyprawić naprawdę fajne przyjęcie z takim daniem. Tak jest. To cóż, my się spotkamy za jakiś czas, niedługo. Może już na warsztatach, co? Zapraszam. Bo już ruszamy z warsztatami. Zapraszam, tak, znaczy, wy ruszacie, ale my się tutaj podłączamy. Już tak naprawdę ruszyliśmy, ale teraz już myślę, że cały październik, cały listopad to będziemy mieli tych warsztatów mnóstwo, więc zapraszam Cię, zapraszam Was na warsztaty do nas, do Akademii Kulinarnej. Zdradzimy, jaka kuchnia teraz będzie? Teraz mamy kuchnię we wtorek. We wtorek mamy kuchnię włoską. Później mamy pit stop taki tygodniowy i zaczynamy kuchnią polską. Tych kuchni troszeczkę będziemy mieli, bo i wrzucimy kuchnię śniadaniową, będziemy mieli desery, będziemy mieli ryby. Będziemy mieli ryby i owoce morza. O, to też coś dla mnie. W ogóle wszystko chyba jest dla mnie. Kuchnia francuska, to już mówiłem, ale będziemy mieli super warsztaty na samym początku listopada. Gęsina na Świętego Marcina. O kurczę. Więc chodzi się po restauracjach, tą gęsinę się próbuje. Każdy mówi, oj, szkoda, że ta gęsina na tych stołach w restauracjach tak jest rzadko, że to tylko raz w roku. My pokażemy, jak zrobić kilka fajnych, klasycznych przepisów na gęsinie. A iberyjska? Iberyjska będzie na pewno, w tym roku na pewno się pojawi. No dobrze, to będziemy Państwa informować tak na bieżąco. Zapraszamy. Dziękujemy za dzisiaj. Do Wszystkiego widzenia, dobrego, do zobaczenia. Cześć.